Reszka. Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj będziemy myli auto za 5 zł. Da radę umyć auto za 5 zł? Wszystko zależy od tego, jak nasz samochód będzie mocno ubłocony. Chociaż dzisiaj zdradzę Wam za chwilę pewien trik, dzięki któremu będziemy mieli o wiele większe możliwości, by umyć nasz samochód dobrze. Polacy, jakby nie patrzeć, pokochali tego typu myjnie, czyli możliwość wrzucenia monety i umycia auta samemu. Szczególnie my jako mężczyźni lubimy swoje auta dobrze dopieścić, żeby one były zawsze przygotowane i lśniące do jazdy. Nie bez powodu jest dzisiaj ze mną mój DS, bo na czarnym kolorze najbardziej widać brud, więc przez ostatnie 2 tygodnie go nie myłem. A jeszcze dzisiaj, żeby troszeczkę w tym wszystkim dopomóc, to jeszcze małego offroada zrobiłem, żeby go trochę bardziej ubłocić. Przetestujemy tę myjnię, która jest za mną, BP, z 5 programami. Szczególnie chodzi mi o to, by przejść te wszystkie programy po kolei i Wam pokazać, jak należy to wykonywać. Oczywiście potrafimy myć auta na tego typu myjniach, ale warto zwracać uwagę na pewne niuanse, bo czasami wyjeżdżamy z zaciekami. A nie o to w tym wszystkim chodzi. Dobra, zapraszam Was dalej. Przyznać się, kto z Was czytał regulamin na myjni bezdotykowej? Ja mówię bez bicia, że czytam go dzisiaj po raz pierwszy, ale tak oddechy do dechy dokładnie. Okej, może nie ma takich rzeczy, które w jakikolwiek sposób by mnie gdzieś tutaj, nie wiem, zaskoczyły, ale warto wiedzieć o tym, że maksymalna wysokość pojazdów, które mogą tu wjeżdżać, no tak, praw fizyki nie oszukamy, 3 metry. Prędkość nie większa jak 5 km na godzinę, szczególnie uważajcie zimą, bo się można tutaj zdziwić, ale też są właśnie informacje o tym, w jakiej odległości trzymać lance, żeby nie dopuszczać do tego, żeby chemia wyschła na naszym samochodzie. A to, co najbardziej mnie interesuje, to to, dlaczego nie można myć silników, dlaczego jest zakaz mycia ręcznego. Już Wam tłumaczę. Wszystkie ścieki, włącznie z tą chemią, spływają do kanalizacji. To producenci, a przede wszystkim tutaj firmy, które wykorzystują te myjnie, tak jak myjnia BP, odpowiada za to, co do tej kanalizacji trafia, więc to jej specjaliści przygotowują konkretne komponenty. Takie, które będą dobre do mycia, ale też nie będą szkodliwe. Nie możemy przywozić własnych komponentów, no bo nie wiadomo, jakie one mogą być pochodzenia. Tak samo mycie silników to jest różnego rodzaju spłukiwanie substancji, które powinny być w specjalny sposób magazynowane, a nie spuszczane do kanalizacji. Dlaczego jest zakaz mycia kładów czy samochodów mocno ubłoconych i ubrudzonych? No, raz pick-upa myłem na tego typu myjni, wydaje mi się, że ze 4 wiaderka po offroadzie samego błota zostały. Zapewne dlatego. Pozostawiajmy myjnię w takim stanie, w jakim żeśmy ją zastali. O proszę, lampki LED-owe, biedy nie ma. Dobrze, zanim Wam opowiem o tym, dlaczego pokochałem myć swój samochód nocą i robię to właśnie w ten sposób najczęściej, w pierwszej kolejności o sposobach mycia. Mamy tutaj 5 programów. Najczęściej możemy spotykać myjnie z 4 programami, czyli mycie zasadnicze mikroproszkiem, spłukiwanie czystą wodą, woskowanie na gorąco, osuszanie z nabłyszczaniem wodą zdemineralizowaną. Tutaj jest dodatkowo opcja mycia wstępnego aktywną pianą, właśnie po to, żeby zmiękczyć brud na naszym aucie. Są też myjnie niektóre rozbudowane o szczotkę. I od razu Was proszę bardzo, nie korzystajcie z tej szczotki, bo ona ma gradację jak papier ścierny 180. Mamy też 4 systemy do płacenia. Pierwszy, żetony. Drugi, karta przedpłacona, czyli idziemy na stację, wpłacamy na przykład 100 zł i otrzymujemy kartę, z której później możemy korzystać. To jest dobre dla firm, bo można wtedy od razu mieć fakturę na całość. Trzecia opcja, chyba najczęściej póki co spotykana, czyli wrzucanie złotówki, 2 złotówki lub 5 złotówki. No i czwarta opcja, z której ja najczęściej korzystam, czyli możliwość płacenia zbliżeniowo kartą. Zanim przejdziemy jeszcze do mycia, powiem Wam o tym, dlaczego lubię myć swoje auto nocą. Zapraszam. Można umyć auto bardziej efektywnie i robię to w nocy. Z tego względu, że mamy tak zwane happy hour. Normalnie jeden impuls, czyli 1 złotówka wystarcza na 50 sekund. Za chwilę też to sprawdzimy dokładnie ze stoperem. Ale w godzinach 23:05 rano 1 złotówka, jeden impuls to jest aż 100 sekund. Czyli mamy 2 razy więcej czasu na to, żeby umyć samochód. Pistolet w dłoń. Pora przejść zatem do programu numer 1. Czyli mycie aktywną pianą, która ma za zadanie zmiękczyć brud. Tutaj pamiętajmy, zwróćmy uwagę na jedno, też jest wyraźnie napisane, że korzystamy z pistoletu z zielonym wężem. Tylko i wyłącznie do tej piany aktywnej. Temu programowi maksymalnie poświęciłbym około 30 sekund, bo tu nie chodzi o to, żeby tu myć, tylko obłożyć nasze auto pianą, żeby jak najlepiej zmiękczyć brud w naszym samochodzie. Producent zaleca, żeby odczekać mniej więcej 15 sekund przed myciem aktywnym proszkiem, więc w tym czasie mamy moment na to, żeby odłożyć naszą lancę i pójść zająć się programem numer 2.
lanca z czerwonym wężem w dłoń, zatem pora rozpocząć już mycie właściwie i tej lancy używamy już do samego końca, czyli w pierwszej kolejności program numer 2, mycie mikroproszkiem z ciepłą wodą. Dla mnie najważniejszy program z całego procesu mycia, z tego względu, że to właśnie mikroproszek ma przede wszystkim za zadanie pomóc w tym, żeby nasze auto wyczyścić i zdjąć brud z naszego auta. Zwróćcie uwagę też na jedno, żeby nie trzymać tej lancy zbyt blisko. Często mamy taką manierę, że jak mamy czy to jakieś ptasie odchody, czy jakieś inne naleciałości, że próbujemy myć z 2-3 cm, a później dziwimy się, że pod tak dużym ciśnieniem gdzieś ten lakier będzie miał w tym wszystkim swoje ubytki. Myjemy bardzo dokładnie, nie spieszymy się, temu programowi poświęciłbym jak najwięcej czasu. Też wiele osób pyta, jakimi ruchami należy to robić. To jest tak jak z malowaniem w naszym mieszkaniu. Każdy malarz ma swoją filozofię, ale najlepiej robić takimi ruchami lewo-prawo na zakładkę, przechodząc dalej, tak żeby po prostu powielać konkretne miejsca i nie omijać, tak żeby później można było mieć to auto naprawdę czyste. Pora spłukać nasz samochód wodą. Ja wiem, że co po niektórzy pomijają niektóre programy, aczkolwiek ja zachęcam do tego, żeby robić wszystkie po kolei jak należy, z tego względu, że niektórzy robią tak, że najpierw mikroproszek, potem spłukiwanie wodą ominiemy, więc można przejść od razu do wosku na gorąco, aczkolwiek wosk na gorąco ma trochę mniejsze ciśnienie, więc pamiętajmy o tym, żeby mikroproszek bardzo dobrze spłukać z naszego samochodu. To jest niezwykle istotne, żeby nie pozostał on w ogóle na naszym aucie, więc korzystajmy z wody z programu numer 3. To, co mogę doradzić, gdzie często też się na tym łapałem, bardzo często myłem idealnie pod kątem prostym i to też na mnie gdzieś pryskało. Jak byłem gdzieś w garniaku, no przyznam szczerze, nie było to zbyt wygodne. Róbcie to pod kątem, będzie o wiele wygodniej. Zatem pora na punkt numer 4, czyli wosk na gorąco. Czy go nakładać, czy nie? Ja zawsze nakładam z tego względu, że pomaga on w hydrofobowości, czyli w tym, że woda nie będzie aż tak bardzo przyklejała się, kolokwialnie mówiąc, do naszej powłoki lakierniczej, będzie o wiele łatwiej spływała. Pamiętajcie też o tym, że podczas woskowania omijajmy szyby, z tego względu, że na nich będzie mogła w ten sposób tworzyć się taka mgiełka. Róbmy to tylko i wyłącznie na elementach blacharskich. Szabla w dłoń, zatem pora na punkt numer 5. Woda zdemineralizowana z osuszaczem i nabłyszczaczem. Dlaczego jest ważna? No przede wszystkim dlatego, że w jakikolwiek sposób musimy spłukać pozostałości po wosku, a po drugie, spora część osób pomija to i wyjeżdżając z myjni mają ładne, mokre jeszcze auto, błyszczące, a gdy dojeżdżają do domu, pojawiają się plamy wodne, tak zwane water spoty, jak to nazywają detailerzy. No właśnie, woda zdemineralizowana ma właściwości miękkiej wody, dzięki czemu nie będzie tego typu osadów, więc korzystajcie z tego punktu. Wystarczy mu naprawdę poświęcić 30 sekund, ale żeby wszystko dokładnie spłukać. Już na samo zakończenie, zbierając wszystko w całość, nie myjmy zbyt blisko, tak jak mówiłem, nie trzymajmy lancy z odległości 5-2 cm, bo naprawdę można sobie zrobić krzywdę z lakierem i też tak zalecają tutaj w regulaminie. Druga sprawa, jeżeli mamy rozgrzane tarcze, też nie ładujemy wodą bezpośrednio w te tarcze. No i trzecia sprawa, mamy nałożony wosk, później wodę zdemineralizowaną, chcemy wyjechać na ulicę, no i tak patrzymy, jak te kropelki zsuwają nam się z auta. Łatwo dostać mandat, jeżeli będziemy się coraz bardziej rozpędzać, robiąc wszystko, żeby ta woda spłynęła z naszego samochodu. Dlatego za 5 zł jak najbardziej możemy umyć nasz samochód. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób nasze auto będzie zabrudzone. Polecam korzystanie z myjni w nocy od 23 do 5 rano. Impuls 1 złotówka ma jakby 2 razy więcej czasu. Co za tym idzie, ja przestawiłem się ostatnio na mycie nocne. Owszem, czasem korzystam też z myjni ręcznej, ale chyba częściej korzystam z tego typu myjni. Jednak faceci lubią sami myć auto. Podzielcie się w komentarzach, jak wy myjecie samochód, ile mniej więcej złotówek przeznaczacie na mycie swojego auta. Ja najczęściej między 6 a 7 zł. A póki co, żegnam się z wami, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Hej!